Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie, witam naszych słuchaczy, witam dzisiejszych prelegentów. Zgodnie z kolejnością wygłoszonych prezentacji są to pan profesor Krzysztof Woźniak, pan profesor Andrzej Dziębowski, pani profesor Katarzyna Piwocka i pan profesor Michał Dadles. Ja nazywam się Radosław Kwapiszewski i mam przyjemność poprowadzić ostatni już z serii 5 webinarów zorganizowanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej o tym, jak fundusze europejskie wspierają badania i rozwój. Dzisiejszy webinar poświęcony jest zagadnieniu usług badawczych dla biznesu. Usługi te zostały wypracowane przy wsparciu środków unijnych w ramach programu TeamTech Core Facility, który był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zanim oddam głos naszym dzisiejszym prelegentom, chciałbym powiedzieć kilka słów o samej inicjatywie, o programie TeamTech Core Facility. Program ten był skierowany do zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych naukowców realizujących prace B+R mające na celu rozwój usług, które mają szczególne znaczenie dla gospodarki, mają duży potencjał z perspektywy gospodarki. Oczekiwanym rezultatem było stworzenie jednolitych zasad dostępu do infrastruktury dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. I jesteśmy z tego projektu, z tego programu wyjątkowo dumni. Jest to program unikatowy, nie jest generyczny, nie ma drugiego takiego i nie było na rynku. Jest to program, dla którego najważniejsi byli ludzie i przede wszystkim chodziło o ludzi, ale chodziło też o pomysł kierownika projektu, o to, żeby wyjść na zewnątrz do podmiotów zewnętrznych ze swoją inicjatywą, z pomysłem, jak wykorzystać infrastrukturę naukowo-badawczą. Absolutnie chodziło też o rozwój dziedziny, co dzisiejszym laureatom, dzisiejszym prelegentom udało się w znakomitym stopniu. Jeszcze kilka danych o samych liczbach. Nabory do programu TeamTech Core Facility i TeamTech Core Facility Plus miały miejsce w latach 2016-2017. W przypadku projektu TeamTech Core Facility do programu zgłosiło się 20 wnioskujących. Finansowanie na kwotę blisko 29 milionów złotych uzyskało 7 zespołów. Były to projekty na 36 miesięcy, około 3,5 miliona złotych na projekt. W przypadku TeamTech Core Facility Plus projekty były dofinansowane na kwotę około 1,5 miliona złotych na 18 miesięcy. Wnioskujących było 7. Finansowanie dostały 2 projekty na łączną kwotę blisko 3,5 miliona złotych. Tyle tytułem wstępu. Oddaję już głos naszemu pierwszemu prelegentowi, pan profesor Krzysztof Woźniak z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Chemii, realizował projekt pod tytułem Platforma do badań krystalograficznych oraz biofizycznych wspomagających rozwój produktów leczniczych. Panie profesorze, oddaję głos. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o załadowanie mojej prezentacji. Szanowni Państwo, przedstawię szczegóły związane z moim projektem, którego tytuł przedstawił prowadzący dzisiejsze spotkanie. I chciałbym Państwu powiedzieć, że będąc w nauce całe swoje dorosłe życie, zawsze uważałem, że skoro dysponujemy sprzętem wielomilionowej wartości i sprzętem, który został zakupiony ze środków podatników polskich, to moim obowiązkiem jest, oprócz używania tego sprzętu do najwyższej jakości badań, udostępnienie możliwości, jakie związane są z tym sprzętem, środowisku naukowemu. I taka była motywacja za moją aplikacją. Proszę Państwa, usługi, które zorganizowaliśmy w ramach naszego projektu, możemy umownie podzielić na takie 4 toki, które widzą Państwo zilustrowane na tej transparencji. Usługi te pokrywają większą część ścieżki prowadzącej od pomysłu do leku,
Nie robimy badań przedklinicznych czy też klinicznych, ale robimy bardzo dużo użytecznej fizykochemii czy też badań obliczeniowych na wcześniejszych etapach procesu prowadzącego do powstania leków. Jesteśmy jedyną właściwie jednostką w kraju naukowo-usługową, która oferuje taki szeroki zakres usług związanych z badaniami zarówno małych molekuł, jak i makromolekuł. Te usługi to dotyczą krystalizacji, badania polimorfizmu i przejść fazowych, badań strukturalnych przy pomocy dyfrakcji promieni rentgenowskich, badań strukturalnych przy pomocy dyfrakcji elektronów, badań strukturalnych przy pomocy rentgenowskiego promieniowania synchrotronowego, rozwiązania struktury, udokładnienia, interpretacji wyników. W drugim toku, bardziej zaawansowanym, mamy usługi związane z badaniami podatności układów na możliwość występowania wiązań wodorowych, eksperymentalne badania ilościowych rozkładów gęstości elektronowej oraz nowe metody udokładnienia struktur, tak zwany Hirschfeld Atom Refinement, udokładnienie eksperymentalnej funkcji falowej, przewidywanie struktur, usługi związane z obliczeniami, ale też z wyznaczaniem eksperymentalnym energii oddziaływań, w tym energii elektrostatycznej, różnego rodzaju usługi związane z obliczeniami wykonywanymi dla układów periodycznych. W naszych dwóch tokach dotyczących makromolekuł wykonujemy właściwie w naszym labie cały proces od pomysłu na interesujące nas białko, ekspresję białek, ich oczyszczanie, różnego rodzaju testy oddziaływań tych białek, krystalizację makromolekuł. Robimy także badania strukturalne w naszym laboratorium potwierdzające, że otrzymane kryształy są białkami, również badania synchrotronowe, pomiary synchrotronowe, udokładnienie, rozwiązanie, udokładnienie struktury i interpretację wyników. Mamy też jakby taką zaawansowaną ścieżkę badań makromolekularnych, związaną głównie z kryomikroskopią elektronową oraz niedawno uruchomioną przez nas dyfrakcją elektronową. Chciałbym powiedzieć, że te hasła przekładają się na dziesiątki procedur pomiarowych i tak w tej ścieżce dotyczącej badań małych cząsteczek wykonujemy pomiary rentgenowskie, rutynowe badania strukturalne, udokładnienie struktur i interpretację wyników, badania rentgenowskie pod ciśnieniem czy w warunkach zmiennej temperatury, badania tak zwane wysokorozdzielcze prowadzące do wyznaczenia ilościowych rozkładów gęstości elektronowej, badania w temperaturach helowych, rentgenowskie badania proszkowe, różnego rodzaju właśnie też wspomniane już uprzednio badania za pomocą dyfrakcji elektronów, rozwiązywanie, udokładnienie struktur, analizę przejść fazowych, badania polimorfizmu, poszukiwanie nowych polimorfów układów, badania rozmiaru wielkości cząstek, różnego rodzaju pomiary termochemiczne, optymalizację krystalizacji, szerokie badania obliczeniowe, jak również badania za pomocą krystalografii kwantowej oraz badania synchrotronowe. Podobnie cały szereg, prawda, usług zebranych w ścieżkach dotyczących makromolekuł przekłada się na wiele usług, z których chciałbym podkreślić to, że robimy nie tylko badania
zwykłych białek i ich kompleksów, ale również białek membranowych. Robimy również badania synchrotronowe, pomiary synchrotronowe tych białek, udokładnienie ich struktur, mnóstwo badań fizykochemicznych i to wszystko właśnie na miejscu w naszym labie. Mamy mnóstwo świetnego sprzętu, który tu jest ilustrowany. Chciałbym podkreślić, że dysponujemy 4 dyfraktometrami monokrystalicznymi, 2 dyfraktometrami proszkowymi, całym szeregiem innych aparatów uzupełniających, takich jak termograwimetria czy DSC, różnego rodzaju piece, młyny, układy do badań ciśnieniowych oraz dysponujemy mikroskopem elektronowym 200 kV o nazwie Glacius. Ten w przypadku badań makromolekularnych dysponujemy robotami służącymi do ustawiania płytek krystalizacyjnych, hotelem na próbki, całym szeregiem innych sprzętów, 2 aparatami FPLC, które działają albo samodzielnie, albo są sprzężone. Notabene jeden z najbardziej obciążonych aparatów w naszym labie. Mamy czytnik płytek, termoforezę i mnóstwo innego sprzętu uzupełniającego. Mamy sprzęt wartości, powiedziałbym, około 40 milionów złotych w naszym labie. Ale badania robią ludzie. Aparaty są potrzebne, ale one nic nie znaczą bez osób, które są kompetentne i na tej transparencji widzą Państwo zestaw moich współpracowników oraz tych, którzy uczestniczyli w projekcie Core Facility. Ich nazwiska są napisane kolorem czarnym. W trakcie wykonywania naszego projektu uległ on znacznemu rozszerzeniu, poszerzeniu, w szczególności o dyfrakcję elektronową i kryomikroskopię elektronową i w związku z tym te osoby, które świadczą usługi w tych dziedzinach również są na tej transparencji, ich nazwiska są w kolorze niebieskim. Kilka osób jest osobami wspomagającymi tę naszą działalność. Uważam, że zrealizowaliśmy cele projektu. W kolorze czerwonym widzą Państwo parametry, które były założone w naszej aplikacji. W kolorze niebieskim mamy parametry, które osiągnęliśmy. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że deklarowanych było 5 jakby nawiązanie współpracy z 5 firmami. W praktyce tu jest wymienionych 12, ale tak naprawdę już mamy 13 firmę, która podjęła z nami współpracę. Jeśli chodzi o publikacje, deklarowanych było 10, opublikowaliśmy 46. Jeżeli chodzi o stopnie naukowe, już 2 obrony doktoratów się odbyły, 3. Praca doktorska jest u recenzentów. Mamy też, będziemy mieli 2 habilitacje spośród tych osób, które były wymienione jako na poprzedniej transparencji. Uważam też, że w ramach naszego projektu uzyskaliśmy pewne wyniki, które mają globalne znaczenie naukowe i do tych wyników zaliczam rozwój nowych metod krystalografii kwantowej. To jest zupełnie nowe podejście zmieniające, oparte o tak zwane asferyczne atomowe czynniki rozpraszania, dające bardziej dokładne i precyzyjne dane, wyniki udokładnień oraz wyniki udokładnień struktury, ale także gęstości elektronowej. W tej chwili kończymy przygotowywanie oprogramowania, które umożliwi lepsze zastosowanie tych udokładnień również w przypadku makromolekuł. Uzyskaliśmy jako pierwsi na świecie, połączyliśmy badania pod ciśnieniem i w warunkach zmiennej temperatury z ilościowymi badaniami gęstości elektronowej materiałów. Robimy bardzo ciekawe badania nowej klasy związków blokujących replikację DNA, ale jest to współpraca z firmą amerykańską Moleculin i podpisaliśmy warunki konfidencjonalności NDA, w związku z tym nie bardzo mogę o tym mówić.
Również nasze badania nowych odmian polimorficznych lodu znajdują bardzo szerokie uznanie na świecie. Jest, proszę Państwa, 5 milionów prac w tej tematyce. I uważam, że ustanowienie Centrum Kryomikroskopii i Dyfrakcji Elektronowej i rozwój nowych metod dyfrakcji elektronowej także ma znaczenie globalne z tego, co robimy. Bardzo cieszę się, że wśród uczestników naszego dzisiejszego spotkania jest profesor Andrzej Dziębowski, ponieważ po moim pobycie sabatycznym na Uniwersytecie w Cambridge, gdy wróciłem, będąc pod wrażeniem rozwoju kryomikroskopii elektronowej, zaprosiłem właśnie profesora Dziębowskiego i profesora Nowotnego i wspólnie przygotowaliśmy plany Krajowego Centrum Kryomikroskopii, które zyskaliśmy też poparcie około kilkuset naukowców z kraju i zagranicy, w tym noblistów Ady Jonat i Venki Ramakrishnana. Niestety nasz projekt nie został sfinansowany, niemniej później, gdy nadarzyła się okazja naszym kolegom z Krakowa, jakby nawiązania bezpośrednich kontaktów z ministrem Gowinem, przekazaliśmy te projekty, które twórczo zostały rozwinięte przez profesora doktora Glata i doprowadziło to do powstania Centrum Kryomikroskopii w Krakowie, w Solarisie. Natomiast jednocześnie udało się jakby przygotować grunt, przekonać władze uniwersytetu i rok później władze uniwersytetu razem z panią profesor Chacińską przy wsparciu fundacji dokonały zakupu kryomikroskopu, który stanął w CENT-cie, w Instytucie CENT. Przyrząd ten służy do badań, w trybie obrazowania do badań struktury makromolekuł i niestety po jakimś czasie był konflikt i między profesor Chacińską, dosyć głośny, a uniwersytetem, i władze uniwersytetu poprosiły mnie o przejęcie opieki nad tym przyrządem. Zdobyłem 5-milionowy grant, który umożliwił uruchomienie nowych usług na tym przyrządzie. To znaczy przyrząd ten po upgrade'ie umożliwia badania struktury białek z rozdzielczością około 2-3 angstremów w trybie tak zwanej pojedynczej molekuły. Również umożliwia wykonywanie tomografii zachowania białek w realnym czasie, na przykład wewnątrz komórek. My uruchomiliśmy jako pierwsi w kraju dyfrakcję elektronową, nową metodę badań strukturalnych. I to umożliwiło, proszę Państwa, też zaproponowanie nowych usług. Przepraszam bardzo, ale klikam i nie ulega zmianie obraz, także bardzo proszę o interwencję. Ponieważ mam mało czasu, to pozwolą Państwo, że ominę szczegóły techniczne związane z dyfrakcją elektronową. Widzą Państwo tu pierwsze ze struktur małych molekuł, które zmierzyliśmy i rozwiązaliśmy na tym mikroskopie. Obecnie mamy ponad 40 takich układów przebadanych. To jest fantastyczna metoda, która takich możliwości w Polsce nie było. Dyfrakcja elektronów umożliwia wyznaczenie struktury nanokryształów. Badania rentgenowskie wymagają kryształów co najmniej o wielkości kilku mikronów albo kilkunastu, podczas gdy dyfrakcja elektronów umożliwia badania kryształów o rozmiarach nanometrów i ma zastosowania zarówno do badań makromolekuł, jak też małych cząsteczek, zarówno w fizyce, w chemii, w medycynie, w farmacji. Także te uruchomione przez nas usługi otwierają w ogóle absolutnie nowe możliwości w kraju i powiedziałbym, że również i
i w Europie, bo pewne rzeczy mamy wyjątkowe dla całej tej metody. Nasze usługi wynikają z działalności naukowej. Ja osobiście zajmuję się badaniami, rozwojem krystalografii kwantowej. Jest to metoda, która umożliwia wyznaczanie struktury i gęstości elektronowej przy użyciu asferycznych atomów. Cała krystalografia, proszę Państwa, i te 1,5 miliona struktur związków organicznych i 200 tysięcy białek do tej pory wyznaczone zostały przy pomocy sferycznego modelu atomów i sferycznego modelu gęstości elektronowej atomów, który był zaproponowany przez Braga w 1914 roku. Otóż my idziemy dużo dalej. Nasze metody pozwalają wyznaczyć pozycje i czynniki temperaturowe atomów wodoru nawet w przypadku bardzo związków, w których wodory są związane z bardzo ciężkimi atomami metali. Pozwalają badać eksperymentalnie efekty relatywistyczne oraz korelację elektronową, wyznaczają nowe spojrzenie na mineralogię, na badania związków nieorganicznych, pozwalają wyznaczyć zmiany gęstości elektronowej atomów jako odpowiedź na zmiany ciśnienia czy też temperatury. Pozwalają badać na przykład strukturę lodu, wyznaczać pozycje i drgania termiczne nieuporządkowanych atomów wodoru. To otwiera możliwości badawcze materiałów do przechowywania wodorów czy też nadprzewodników wysokotemperaturowych. Marlena Kisiała, która w ramach naszego Core Facility zajmuje się oczyszczaniem białek i badaniami makromolekularnymi, swoją działalność naukową związała z badaniami enzymów restrykcyjnych rozcinających DNA i RNA. Niedawno obroniła swój doktorat wykonany pod kierunkiem profesora Matthiasa Bochtlera. Marlena wyznaczyła mechanizm działania i strukturę kilku z tych enzymów. Maria Górna, bardzo cieszę się, że gdy tworzyłem Laboratorium Badań Strukturalnych i Biochemicznych w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, namówiłem Marię Górną do powrotu i podjęcia działalności w laboratorium, które stworzyłem i którym kieruję. Maria jest fantastycznym człowiekiem, po doktoracie w Cambridge i stażach podoktorskich w Oxfordzie i w Austrii. Zajmuje się potężnymi maszynami molekularnymi. Powiedziałbym, wiele jej projektów to są projekty typu high risk, high gain. I ma wspaniałe wyniki. Tu widzą Państwo strukturę potężnych białek, zajmuje się w ogóle białkami z rodziny IFIT i powiedziałbym, że zbliża się w tej chwili do tego high gainu, prowadząc super badania, jest naszym ekspertem od analizy oddziaływań, od badań strukturalnych i udzielała się także w Core Facility. Robi mnóstwo ciekawej biochemii, ale za mało jest czasu, żeby mówić o szczegółach. Maura Malińska jest kolejnym młodym liderem naukowym, który działał w ramach naszego Core Facility. Namówiłem ją do powrotu z po postdocu w laboratorium profesora Dautera w Advanced Photon Source na Uniwersytecie w Chicago, na synchrotronie w Chicago. W ramach Core Facility zajmowała się pomiarami makromolekularnymi. Maura wyznaczyła przypuszczalnie
pierwszą strukturę białka modulowanego niewspółmiernie, natomiast swoją pracę naukową prowadząc badania nad rolą rozpuszczalnika w strukturze, w tworzeniu kryształów. Kończę ostatnią pracę, składa habilitację i jej prace zostały zauważone przez Crystal Grow and Design i została nominowana jako Emerging Investigator w 2022 roku. Szymon Sutuła w ramach Core Facility robił pomiary strukturalne i udokładnienia struktur oraz pomiary proszkowe. Złożył rozprawę doktorską, która w tej chwili jest w rękach recenzentów. Poświęcona jest badaniom anharmoniczności zachowania wodoru w glicynie oraz redystrybucji gęstości elektronowej pod wpływem ciśnienia właśnie w glicynie. Monika Banat była inną moją doktorantką, obroniła się 7 lipca i zajmowała się walidacją metod krystalografii kwantowej w badaniach układów o potencjale farmaceutycznym. Po stażach na Uniwersytecie w Oksfordzie jest obecnie na postdoku w Austrii. Damian Trzybiński jest naszym najmocniejszym krystalografem małocząsteczkowym, robi fantastyczne struktury, jest zaangażowany w wiele projektów. Ja chcę tylko wspomnieć te badania kryształów produkowanych przez minerały. Jest to współpraca z panią profesor Wierzbicką z Wydziału Biologii naszego Uniwersytetu. Oraz Tomasz Góral, który po doktoracie w Londynie i 10 latach pracy w Muzeum Historii Naturalnej też pracuje jako robiąc badania kryomikroskopii elektronowej oraz dyfrakcji elektronowej i także jest zaangażowany w mnóstwo różnych projektów. Proszę Państwa, zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Tu widzą Państwo firmy, które nam zaufały. Jedna z tych firm, firma Molekulin ze Stanów, ufundowała nawet postdoka w mojej grupie i w tej chwili jeden z członków grupy jest opłacany przez tą firmę. Większość z tych firm wielokrotnie współpracuje z nami w ramach wielu projektów. Jesteśmy przygotowani na współpracę z firmami właśnie dzięki temu projektowi. Wypracowaliśmy procedury i staramy się działać sprawnie i szybko. Użytkowników akademickich mamy dziesiątki, a nawet kilkadziesiąt osób z różnego rodzaju instytucji. Zapraszamy do współpracy, do kontaktu. Naszymi mentorami międzynarodowymi był profesor Władek Minor z Charlottesville, był profesor Waldemar Pribe z Houston i mieliśmy też trzeciego promotora z Uniwersytetu w Cambridge. Zapraszam do współpracy i dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo dziękuję panie profesorze za prezentację. Chyba dzisiaj nie ma nikt wątpliwości, że jest pan beneficjentem przez wielkie B i wykorzystał możliwości tego programu do cna. Dziękuję bardzo. Pytanie mam takie. Kiedyś w przypadku naszej rozmowy wspomniał pan profesor o tym, że jednak renoma jest kluczem dotarcia do dużych projektów, do najlepszych, najbardziej inspirujących was, wasz zespół projektów. Proszę powiedzieć, jak wyrobić sobie renomę? Jakie są sprawdzone kanały dotarcia? Bo czasami świetna merytoryka i nauka są niewystarczające, żeby być zauważonym i słyszanym na rynku globalnym. No więc niewątpliwie ważna jest rzetelność, szybkość działania, jakość uzyskiwanych wyników, ale też otwarcie się na potrzeby tych firm czy też użytkowników akademickich. Wydaje mi się, że poprzez to, że wszyscy w ramach naszego Core Facility prowadzimy intensywne badania naukowe, jesteśmy w stanie jakby docenić
i wychwycić, czego potrzebują firmy, czy też inni, prawda, inne grupy i osoby, które się do nas zwracają o pomoc. Moim zdaniem najważniejsza rzecz to unikać pustej reklamy i po prostu słowo musi znaczyć i być dotrzymywane. Także staramy się właśnie w ten sposób postępować. Z wieloma firmami po prostu też konstruujemy ich aplikacje, czy też wręcz uczestniczymy, w niektórych przypadkach uczestniczymy w ich aplikacjach. Tu chciałbym podkreślić wspaniałą współpracę z firmą WPD Pharmaceuticals, bardzo świetne, rodzącą się współpracę z Azotami Tarnów, czy też z innymi firmami, a w szczególności z firmą Molekulin ze Stanów Zjednoczonych. To jest też dla nas bardzo duża nauka i okazja do tego, żeby znacznie lepiej i sprawniej się zorganizować. Właśnie ten grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dał nam czas, przestrzeń i środki do tej lepszej organizacji. Ja chcę podkreślić, że udało się mi zorganizować na Wydziale Chemii, w instytutach wokół Wydziału Chemii spore środowisko naukowe, około 60 osób, które działają w ramach nieformalnej struktury, którą my nazywamy supergrupą, w której jest około 10 grup badawczych, w tym 3 grupy badawcze kierowane przez osoby, które uzyskały doktorat albo na Wydziale Biochemii w Cambridge, albo na Wydziale Chemii w Cambridge, plus pozostałe grupy są kierowane przez młodych supernaukowców z Polski, każdy z nich po bardzo dobrych stażach zagranicznych. I naukowo wszystkie te grupy, naukowo i finansowo, to chcę podkreślić, wszystkie te grupy są samodzielne i w ramach Core Facility z tych młodych liderów udzielała się właśnie Maria Górna, później dołączyła trochę do nas Kasia Bandyra, również po doktoracie w Cambridge, i Maura Malińska, która składa w tej chwili doktorat. I właśnie dzięki temu, że jest to środowisko, to nawet jeżeli w pierwszym momencie nie znamy odpowiedzi na oczekiwania naszych klientów, to jesteśmy w stanie szybko przedyskutować sprawy, douczyć się sami, i w jaki sposób powinniśmy procedować, postępować, w jaki sposób stworzyć najlepsze procedury, które umożliwiałyby rozwiązywanie problemów, bo panie profesorze, wiele z tych problemów jest bardzo oryginalnych. Miałbym tylko jeszcze jedno pytanie. Niestety musimy też zmieścić się w reżimie czasowym. Wyobrażam sobie, że bardzo ciężko jest osiągnięcia pana profesora zamknąć na jednym webinarze kilkudziesięciominutowym, ale jeszcze takie pytanie. Jeżeli przychodzi firma i w zamyśle są to badania zlecone, czy zdarza się tak, że po dyskusji okazuje się, że jednak jest potencjał na to, żeby realizować wspólny projekt badawczo-rozwojowy i zmienia się zupełnie rozkład, zmienia się założenie pierwotne waszego zleceniodawcy? Tak, najczęściej współpraca zaczyna się od zlecania właśnie prostych badań, i następnie rozwija się we wspólne projekty i nawet czasami wspólne aplikacje. Także i to jest rozsądna droga, bo firma też chce się przekonać, czy ma do czynienia z wiarygodnym partnerem. Także dla nas to jest swego rodzaju wyzwanie, ale cieszymy się, że wiele firm się przekonuje do tego.
Świetnie. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Niestety musimy biec dalej, ale jeszcze raz gratulacje świetnie zrealizowanego projektu. Naszym kolejnym prelegentem jest pan profesor doktor habilitowany Andrzej Dziębowski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Projekt, który realizował, nosi tytuł Pracownia Inżynierii Genomu Myszy, uzyskanie modeli zwierzęcych do badań biomedycznych i przedklinicznych. Panie profesorze, oddaję głos. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja dzisiaj opowiem o naszym facility, którego celem są tworzenie na zamówienie modyfikowanych genetycznie myszy. I tak naprawdę nie ma nowoczesnych badań biomedycznych bez wykorzystywania modeli transgenicznych i myszy są najczęściej wykorzystywanym modelem do rozumienia fizjologii ludzkich chorób, potencjalnych prób terapii przedklinicznych. I jedno z największych odkryć ostatnich 20 lat to jest odkrycie, w którym odkryto łatwy sposób manipulowania różnymi genomami za pomocą technologii CRISPR-Cas9. I moje laboratorium we współpracy z profesor Ewą Borsuk, profesor Ewa Borsuk jest embryologiem pochodzącym z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, razem z naszymi współpracownikami Jakubem Grochotą i Olgą Gebartowską ustaliliśmy, że chcemy spróbować sami tworzyć myszy transgeniczne właśnie wykorzystując tą nowo opracowaną technologię. I okazało się to niezwykle wydajne. I w 2015 roku stworzyliśmy pierwsze myszy transgeniczne, których targetowaliśmy określone miejsca genomu, czyli manipulowaliśmy genomem myszy. W Polsce rozwój tego typu badań nie był na najwyższym poziomie i okazało się, że właściwie byliśmy pierwszą grupą, która podjęła się takiego zadania. Sama konstrukcja myszy polega na tym, że izolujemy zygoty, do których wprowadzamy narzędzia mRNA dla białka Cas1 i RNA, które naprowadza to białko na miejsca genomu i następnie młode embriony są implementowane dla matek surogatek. I to jest uniwersalny sposób tworzenia myszy transgenicznej, w tym przypadku myszy, których manipulujemy genomem myszy. I po takiej manipulacji, kiedy rodzą się pokolenia F0, czyli pierwsze myszy, możemy je zgenotypować, zobaczyć, czy rzeczywiście znajduje się mutacja, którą zaprojektowaliśmy. Część tych myszy jest tak naprawdę chimeryczna, w związku z tym trzeba ją ponownie skrzyżować z myszami, które nie były poddawane procedurze transgenizacji. Wtedy rodzi się pokolenie F1, które właśnie jest tym pokoleniem, które najpierw w układzie heterozygotycznym zawiera takie mutacje. I myśmy na początkowo robili to wyłącznie na potrzeby naszego laboratorium, a kiedy pojawiły się możliwości właśnie związane z grantem z Fundacji Nauki Polskiej, zdecydowaliśmy się na próbę stworzenia facility, które będzie tworzyło myszy dla innych ośrodków badawczych, głównie w Polsce oraz również dla firm w celu prowadzenia badań biomedycznych. I rzeczywiście okazało się to sukcesem, nie byłoby to zupełnie możliwe bez właśnie finansowaniu z Fundacji Nauki Polskiej. Teraz to ja już jestem tylko, można powiedzieć, opiekunem naukowym tego facility. W tej chwili w naszym facility jest już 8 osób. Jego szefową jest Olga Gebartowska, naszym głównym embryologiem jest Marcin Szpila. Jest jeszcze dużo więcej osób. Część osób nie zajmuje się bezpośrednio konstrukcją myszy transgenicznych, ale również innymi działaniami, które są prowadzone w ramach Core Facility. A dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów o tym, do czego można wykorzystać takie myszy, do czego my je wykorzystujemy w naszych badaniach, co też może dla innych osób, które słuchają tego webinarium, może dzięki temu będą też zainteresowane naszymi usługami, żeby konstruować myszy transgeniczne. Najprostszym sposobem badania w jakiejś funkcji genu u myszy to jest po prostu inaktywacja tego genu. Jest to dość prosty sposób, możemy stworzyć tak zwane knockouty, gdzie po prostu albo usuwamy cały fragment genomu, albo pewnymi innymi manipulacjami możemy po prostu badać fenotypy takich mutantów. I na przykład my badaliśmy funkcję pewnego konkretnego białka, TEMP5A, jest to pewien enzym, który modyfikuje mRNA, wydłużając pewną specyficzną jego modyfikację, którą jest ogon poliwa. I stworzyliśmy takie myszy pozbawione genu TEMP5A, które okazało się dosyć małe i rzeczywiście wydawało się, że wpływa na fizjologię myszy. To, co jest istotne, to mniej więcej w tym samym czasie odkryto, że mutacje w genie TEMP5A, on ma inną nazwę, SAM46, znajdowane są w dziedzicznej chorobie, która polega na wrodzonej łamliwości kości. W związku z tym mogliśmy zbadać, wykorzystując myszy,
patomechanizm choroby, która została również odkryta u ludzi. Formowanie się kości jest bardzo skomplikowane, ale specjalne komórki osteoblasty wytwarzają kolagen, na którym kryształy hydroapatytu krystalizują, dzięki temu tworzy się struktura kości. I okazuje się, że rzeczywiście myszy pozbawione tętn5a mają włamliwe kości, mają wykrzywione kości, co jest bardzo podobne do tego, jak występuje u pacjentów właśnie z chorobą osteogenesis imperfecta. A żeby zrozumieć mechanizm działania tętn5a, musieliśmy zrozumieć, gdzie on jest produkowany. I w tym celu też zbudowaliśmy inny rodzaj myszy transgenicznej, skonstruowaliśmy myszy, w których do genu 5a i tętn5a dołączony jest pewien znacznik fluorescencyjny, który pozwala badać poziomy ekspresji tego białka w poszczególnych komórkach. Można również prowadzić detekty za pomocą hybrydyzacji Westermin. W tym wypadku mamy ekspresję tętn5a, możemy zobaczyć, że to białko jest produkowane w cytoplazmie osteoblasty. I następnie, badając dalej nasz model knockouta, mogliśmy również zbadać, jakie są molekularne fenotypy, co tak naprawdę się dzieje. I okazuje się, że białko tętn5a stabilizuje mRNA kodujące kolagen. I właśnie dlatego następuje za mała produkcja kolagenu, a też kolagen ma niewłaściwą strukturę. Ale dalej okazało się, że te mutanty tętn5a nie tylko mają wrodzoną łamliwość kości, ale też są małe. I okazuje się, że tętn5a również ulega ekspresji w innych obszarach, w innych miejscach, między innymi w mózgu, w podwzgórzu, w miejscu, gdzie produkowane są hormony. I zaobserwowaliśmy, że produkcja hormonu wzrostu i również jego pochodnych, potem hormonu insulin like growth faktor również spada. I dlatego myszy są mniejsze. A co bardzo ciekawe, gen tętn5a jest genem polimorficznym. I u człowieka na początku tego genu następują powtórzenia, które kodują 5 aminokwasów. I u człowieka można mieć od 2 do 7 takich powtórzeń. I okazuje się, że ilość tych powtórzeń doskonale koreluje ze wzrostem człowieka. Czyli każde dodatkowe powtórzenie powoduje to, że mamy średnią rzecz biorąc o 0,5 cm więcej. Wydaje nam się, że jest to właśnie związane z regulowaniem ekspresji hormonów podwzgórzu przez tętn5a. Dlatego też tworzyliśmy myszy transgeniczne. To jest pewien inny typ mutantów typu Noki, w której u myszy występują tylko normalnie 3 powtórzenia. Stworzyliśmy myszy, które mają aż 7 powtórzeń, tak jak u ludzi, które jest skorelowane z wysokim wzrostem. I okazuje się rzeczywiście, że te myszy mogą przynajmniej częściowo powielać tą zależność, korelację między powtórzeniami a działaniem genu tętn5a. Jest to pewien proces, który teraz badamy i jeszcze szczegółów nie znam. Poza po prostu prostym wyłączeniem jakiegoś genu, możemy również tworzyć mutanty, które możemy regulować. Możemy stworzyć takie mutanty, które będziemy mogli wyłączyć dany gen w określonym momencie. Jednym ze sposobów tego tworzenia są tak zwane mutanty warunkowe, w których do genomu dodajemy pewne sekwencje LOXP, które rekombinaza krew, specjalne białko może wyciąć. I w ten sposób w pewnych określonych tkankach możemy pozbawić się konkretnego genu. Innym sposobem, w jakim my tworzymy transgeniczne zwierzęta, to jest sposób, w którym dołączamy też pewne znaczniki do białek, które pozwalają na regulowaną degradację. Są pewien nowy trend w ogóle, który dotyczy regulacji działania białek, ale również w ogóle nowy trend farmakologii. Są tak zwane degrom. Możemy dodawać pewne sekwencje, które mogą powodować degradację naturalnym sposobem funkcjonowania komórki. I tutaj rzeczywiście stworzyliśmy na przykład mysz, której dołączyliśmy pewne specyficzne sekwencje, pozwalające nam wyłączyć białko w dowolny sposób w określonym momencie po dodaniu pewnego związku. Oczywiście jedną w ogóle z najprostszych sposobów manipulowania genomem jest po prostu dołączanie mutacji punktowej. I rzeczywiście również na przykład znajdujemy jakąś mutację punktową obecną u pacjenta, czy w chorobie, czy na przykład nowotworze. I możemy w bardzo prosty sposób, właśnie wykorzystując naszą technologię, czy znaną technologię CRISPR-Cas9, tworzyć myszy, które mają dokładnie takie same mutacje. To jest rzecz, która jest niesamowicie wydajna. W niektórych przypadkach w naszym facility po urodzeniu się 2/3 myszy mają dokładnie taką samą mutację, jak oczekiwaliśmy. W związku z tym w ogóle konstrukcja myszy transgenicznej w tej chwili jest naprawdę niesamowicie prosta. Możemy tworzyć też myszy reporterowe, możemy na przykład stworzyć myszy, które w określonym miejscu, w określonych tkankach lub w określonych warunkach będą miały ekspresję białek fluorescencyjnych. To jest na przykład taka przykładowa mysz, której mamy ekspresję dwóch fluorescencyjnych
białek, czerwonego i zielonego i można zobaczyć, że tam rzeczywiście jej embriony są czerwone i zielone. Naraz to jest nałożenie na dole kanału. Możemy też tworzyć duże transgeny, czyli możemy wprowadzać 10-11 kilobaz w określone miejsce genomu. Wszystko są to metody zmiany, manipulacji genomy myszy, które my normalnie prowadzimy jako facility albo dla siebie, albo dla naszych klientów. I w toku naszych działań, od momentu, kiedy nasze facility się rozpoczęło, właśnie dzięki Fundacji Jęż Nauki Polskiej, mamy bardzo różnorodnych klientów. W większości są to klienci, którzy prowadzą badania naukowe, jest to akademia, w większości są to polskie ośrodki, ale mamy również klientów w Wielkiej Brytanii, w Szwecji. Cieszymy się również, że od niedawna zaczęły u nas również zamawiać transgeniczne zwierzęta do badań przedklinicznych firmy farmaceutyczne prowadzące R&D, jak OncoR&D czy M&M Diagnostics. To nasz kraj nie był jeszcze gotowy, do niedawna firmy po prostu jeszcze nie były gotowe na tyle rozbudowane badania przedkliniczne, a to się zmienia w taki sam sposób, jak jakość badań na zwierzętach się w Polsce zmienia. Również jakość badań prowadzonych przez firmy farmaceutyczne jest na coraz wyższym poziomie w naszym kraju. I na koniec chciałem wszystkim Państwu podziękować i powiedzieć, że nasze core facility opiera się naprawdę na wspaniałych ludziach, na ludziach, którzy mają unikalne umiejętności, embriologach, biologach molekularnych. My oczywiście wykorzystujemy sprzęty, ale w gruncie rzeczy nasze działanie opiera się po prostu na know-how. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze bardzo za prezentację, za zwięzłe przedstawienie tego merytorycznego efektu realizacji projektu. Tak trochę, żeby też nami, naszym słuchaczom utrwaliło się, państwa domena crispmice.eu. Tak trochę przewrotnie zapytam, to strategia czy przypadek, że akurat domena EU była wolna? Tak, domena EU była akurat wolna. To nas nawet zdziwiło, muszę powiedzieć, że myśmy tą domenę wykupili. No bo jest to właściwie najkrótsza domena, jaką można sobie wyobrazić i ku naszemu zdziwieniu była ona wolna po prostu, więc dlatego ją wykupiliśmy. Tak. Okej, dziękuję. Myślałem, że być może to specjalne za strategiczne podejście, być jak najbardziej dostępnym i rozpoznawalnym na rynku globalnym. No, w jakimś sensie tak, ale chciałem powiedzieć, że jakby domen ze słowem CRISPR jest bardzo dużo, tak? Więc akurat szukaliśmy takiego sformułowania, które było dostępne i najbliżej oddawało naszą specjalność i akurat udało się, że ono było tak. Jasne. Nie mam wątpliwości, że system CRISPR-Cas otworzył drzwi dla nowej, wielkiej biotechnologii. No ale też kto jest wdrożony w temat i zna tę metodę, tę technikę, no wie o wielkiej grze o CRISPR, szczególnie za wielką wodą, jak toczący się konflikt patentowy wpływa na wykorzystanie. Ja mam pytanie, czy w toku waszego rozwoju Core Facility, czy gdziekolwiek śledziliście, co się w tym temacie dzieje i czy jakkolwiek was to ogranicza? Myślę, że słowo bardzo ograniczało, to oczywiście nie można powiedzieć, natomiast no wiadomo było od momentu, kiedy technologia CRISPR-Cas9 powstała, że pewne rzeczy są chronione patentami. Wiadomo również, że odkrywczami tego systemu, którzy pierwsi opublikowali te wyniki, no to są grupy Emmanuel Champertier i profesor Daudny, zresztą pierwszym autorem tej pracy Krzysztof Chiliński, Polak. Natomiast mniej więcej trochę później zaczęły te badania prowadzić również grupa Fena Zanga w Stanach Zjednoczonych i ku zdziwieniu całego świata naukowego w Stanach Zjednoczonych patent został przyznany Fenowi Zangowi. W Europie okazało się, że patent Charpentier i Daudny w końcu się okazał, że wygrał. W związku z tym, jeśli chce się konstruować myszy w Europie, no to można powiedzieć, że można płacić tantiemy właśnie firmom, które zostały stworzone przez twórców, czyli Charpentier i Daudny, natomiast Stanach Zjednoczonych właścicielem patentu jest Fen Zhang. W związku z tym nasze facility, nie płacąc tantiem za patenty Fena Zhanga, nie bardzo może wysyłać myszy do Stanów Zjednoczonych. Okej, dziękuję. Jeszcze mam jedno pytanie, bo realizujecie badania i dostarczacie usługę na najwyższym absolutnie światowym poziomie. I czy profesor w toku realizacji projektu, obecnie gdy rozmawia z zainteresowanymi podmiotami, zauważył pewien rozdźwięk między tym, jakie narzędzie dzisiaj jesteście w stanie dostarczyć na rynek odbiorcy, a jakie są po drugiej stronie zapotrzebowania i jakie są oczekiwania? To teraz facility jest prowadzone przez dr Olgę Gewartowską i ona tak naprawdę kontaktuje się z firmami. Ja jestem tylko opiekunem, nie mam bezpośredniego w tej chwili wpływu na nasze facility,
ale można powiedzieć, że rzeczywiście część klientów to są osoby, które dokładnie wiedzą, co by chciały, tak? Ale jest też duża grupa klientów, która potrzebuje edukacji w ten sposób na ten temat, tak? Myślę, że to też jest jakaś taka organiczna praca naszego facility, która mam nadzieję w jakiejś dłuższej perspektywie przyczyni się w ogóle globalnie do poprawy jakości prowadzenia badań na modelach zwierzęcych w naszym kraju, tak? Ponieważ jakby no jest taka ogromna, są tak duże możliwości prowadzenia transgenezy, tyle różnych opcji tworzenia mutantów, że dla osób, które nie są wystarczająco głęboko w dziedzinie, jest to nieoczywiste, co wybrać. Właśnie to jest dokładnie podobne pytanie, które zadałem profesorowi Woźniakowi. Na ile jesteście elastyczni, na ile zdarza się, że ktoś przychodzi na pozór z prostą usługą zlecenia, podczas gdy wy dostrzegacie w tym znacznie większy potencjał, własny wkład i ta współpraca zaczyna przeradzać się w klasyczny projekt badawczo-rozwojowy? Ja bym powiedział, że to nie jest aż tak kiecze. Znaczy my się staramy w gruncie rzeczy dostarczać usługę do klientów, staramy się im pomóc w tych badaniach, natomiast no badania na zwierzętach są jednak takie, że no my na przykład też jakby no zwierzętarnia nie jest z gumy, można powiedzieć, tak? W związku z tym no każdy człowiek, badania na zwierzętach wymagają bardzo dobrego przemyślenia, czy ma się możliwość hodowania tych zwierząt, czy ma się możliwość dostarczenia dobrych warunków dla tych zwierząt. Tak? W związku z tym my rzeczywiście pewne rzeczy robimy we współpracy, jeśli trzeba pewne rzeczy zbadać, to zbadamy, ale generalnie staramy się raczej pomagać na tym etapie konstrukcji modelu badawczego, w którym potem te osoby, którym te myszy, no, można powiedzieć wprost, sprzedajemy, żeby oni mogli zrobić jak najlepsze badania. Dokładnie, to jest świetne. Myślę, że to jest absolutnie duża potrzeba drugiej strony, by móc jeszcze zrewidować swoje oczekiwania, móc dyskutować z naukowcami, dopasować przedmiot zlecenia do absolutnie ich potrzeb. Dziękuję panie profesorze bardzo za prezentację, za dyskusję. Przechodzimy dalej do następnego prelegenta. To pani doktor habilitowana Katarzyna Piwocka, profesor Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego PAN w Warszawie, a projekt jaki zrealizowała to platforma cytometryczna do oznaczania specyficznych zestawów markerów białkowych wspomagających rozwój terapii spersonalizowanych. Pani profesor, oddaję głos. Dziękuję bardzo, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie i już, żeby nie przedłużać, jak Państwo słyszeliście, pracuję w Instytucie Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego PAN, gdzie kieruję pracownią cytometrii i jest to pracownia o dwóch równoległych, ale bardzo silnie współpracujących ze sobą obszarach. Z jednej strony to działalność naukowa i tutaj prowadzimy nauki, badania dotyczące nauk podstawowych i translacyjnych w obszarze biologii białaczek i o tym dzisiaj dużo nie będę mówić. I z tej działalności naukowej w którymś momencie wyłoniła się działalność badawczo-usługowa, która oparta była o cytometrię, która była jedną z naszych głównych metod czy głównych technologii wykorzystywanych i powstała naukowo-usługowa pracownia typu Call Facility. Zapleczem tej pracowni są naukowcy i są osoby, które dają naukową ekspertyzę oraz bardzo dużą ekspertyzę technologiczną. I tutaj generalnie oczywiście naszym zadaniem jest wdrażanie i rozwój aplikacji opartych o zaawansowane techniki cytometryczne. Wkroczyliśmy w erę cytometrii pełnego spektrum i jesteśmy jedynym laboratorium w Polsce, które taką ekspertyzę i posiada i o tym zaraz będę mówić. Oczywiście ta ekspertyza, know-how i serwis to jest również nasza usługa i zaangażowani jesteśmy w realizacji licznych prac badawczych oraz prac R&D we współpracy z jednostkami naukowymi, klinicznymi i komercyjnymi. Żeby było wiadomo, o czym będę mówić, to bardzo krótko, główna nasza technika, czyli cytometria przepływowa, umożliwia jednoczesną analizę różnych markerów biologicznych, które muszą być wyznakowane fluorescencyjnie w pojedynczej komórce, pozwalając w ten sposób na identyfikację subpopulacji i funkcjonalnych klastrów komórek. Klasyczna cytometria potrafi zidentyfikować te sygnały fluorescencyjne poprzez różne zestawy filtrów i pojawia się cały zestaw różnych aplikacji, tak zwanej klasycznej cytometrii, którą oczywiście mamy w swoim portfolio i które intensywnie wykorzystujemy w różnego rodzaju współpracach. Takimi najbardziej kanonicznymi to fenotypowanie komórek układu odpornościowego
analizy cyklu komórkowego czy proliferacji, apoptozy i poziom różnych markerów wewnątrzkomórkowych. I tutaj musicie Państwo wiedzieć, że te markery wewnątrzkomórkowe to są oczywiście białka, ale to również może być RNA, to może być mikroRNA, to mogą być fosforylowane cząsteczki, czyli wchodzimy już tutaj w ocenę sygnalingu komórkowego, czy aktywnych białek, czy różne procesy komórkowe, które aktywnie identyfikowane są w żyjącej komórce, takie jak na przykład produkcja wolnych rodników, powstawanie uszkodzeń DNA, czy zmiany pH. To tylko kilka z szerokiego portfolio. I to, co było krytyczne dla programu TeamTech, to, że program ten wkroczył w momencie, kiedy nasze laboratorium uzupełniło swój park maszynowy o cytometr i sorter pełnego spektrum, które pozwalają na wdrożenie zaawansowanej wieloparametrowej cytometrii spektralnej. I tutaj jesteśmy unikatowym laboratorium, które posiada i cytometr, i sorter z tej rodziny. Główna różnica polega na tym, że każdy fluorochrom oceniony jest w zakresie swojego pełnego spektrum. Czyli nie ma dwóch identycznych. Pełne spektrum to taki odcisk palca dla każdego fluorochromu. I w związku z tym wieloparametrowa cytometria spektralna pozwala na pomiar ponad 30 parametrów jednocześnie. My w naszych badaniach doszliśmy na razie do 30 w pojedynczej komórce z bardzo dużą czułością i specyficznością. I zbliżyliśmy się, czy jesteśmy tutaj w rodzinie analiz typu single cell profiling, czyli profilowanie na poziomie pojedynczej komórki. I do tego dołożyliśmy coś, czego wcześniej nie mieliśmy w ręku i z mojej wiedzy również jesteśmy chyba jedynym laboratorium, które wkroczyło w nienadzorowaną analizę różnicową klastrów danych cytometrycznych, czyli są to analizy bardzo podobne do tych, które wykorzystuje technologia na przykład RNA, sekwencjonowanie RNA na poziomie pojedynczej komórki, czyli identyfikujemy nowe, nieznane funkcjonalne sygnatury markerów białkowych czy subpopulacji komórek, co ma szczególną wartość dla badań heterogennych układów biologicznych. Takimi układami są guzy nowotworowe, takimi układami są komórki nowotworowe właśnie infiltrujące jakieś zmienione tkanki, układ odpornościowy sam w sobie. I widzicie Państwo, że rodzaje analiz, które otrzymujemy, bardziej przypominają te, które dotyczą badań transkryptomicznych, niż te klasyczne dane, które generuje klasyczna cytometria. I w związku z tym nasz projekt Flow Prosper, czyli platforma cytometryczna do oznaczania specyficznych zestawów markerów białkowych, które mają wspomagać rozwój terapii spersonalizowanych, ale tutaj obszar badań jest niezwykle szeroki, postanowiliśmy w ramach tego projektu oceniać zestawy markerów białkowych, które mogą być i markerami powierzchniowymi, i markerami wewnątrzkomórkowymi. I założyliśmy, że to niezbędny element oceny stanu komórki w badaniach nad personalizowanymi terapiami, ale również innymi chorobami, bo z naszych badań doszliśmy do bardzo jasnego i w sumie oczywistego wniosku, że ocena transkryptomu nie zawsze oddaje realny stan funkcjonalny. Wzięło się to z naszych badań związanych z tym, że jeden z bardzo ważnych onkogenów, BRCA1, związany z nowotworami piersi czy nowotworami prostaty, jest bardzo silnie regulowany również na poziomie translacji, czyli to, że nie ma genów, które wiemy, że można badać, również nie oznacza, że białko jest funkcjonalne. I w związku z tym zaproponowaliśmy taki schemat eksperymentalny, który wdrożyliśmy w ramach projektu Flow Prosper, czyli różne rodzaje materiału biologicznego przeprowadzamy przez określony rodzaj analiz tak, aby otrzymać zawiesinę komórek niezbędną w badaniach cytometrycznych. Następnie dobieramy odpowiednio koktajl przeróżnych fluorochromów i przeciwciał, którymi barwimy komórki. Dochodzi do zaawansowanej analizy cytometrycznej i analizy danych, które identyfikują unikalne zestawy markerów, które będą istotne dla rozwoju terapii spersonalizowanych. Mówimy tutaj o markerach diagnostycznych, markerach predykcyjnych, markerach, które umożliwiają badanie na przykład infiltracji komórek guza przez komórki układu odpornościowego, które badają ocenić poziom komórek na przykład
z fenotypem stem czy komórek progenitorowych, czy w końcu oceniają poziom białek, które są krytyczne dla rozwoju chorób nowotworowych. I tutaj dwa przykłady, nie wchodząc w szczegóły techniczne, ale raczej, żeby pokazać Państwu potencjał tego wdrożenia, wejścia w zupełnie nową erę cytometrii zaawansowanej i wieloparametrowej z nienadzorowanymi analizami, czyli tak naprawdę z możliwością szukania nieznanego. Klasyczna cytometria opiera się o to, że my sami zakładamy, czego szukamy. Zaawansowana cytometria wieloparametryczna to również zaawansowana analiza bioinformatyczna, czyli tak naprawdę dopiero na końcu wiemy, co tak naprawdę było w próbie biologicznej. Udało nam się odkryć nowe mechanizmy immunosupresji w białaczkach mieloidalnych. Immunosupresja, która występuje w nowotworach i wiadomo było, i jest dość dobrze zbadana w guzach litych, w nowotworach krwi te mechanizmy były zupełnie niejasne. I w naszych badaniach, stosując właśnie między innymi albo w przeważającej wręcz grupie zaawansowaną cytometrię, udało nam się pokazać nową rolę pęcherzyków zewnątrzkomórkowych, które wydzielane są przez komórki białaczkowe w rozwoju choroby. Określiliśmy nowe mechanizmy, które promują immunosupresję w białaczkach, co oczywiście wskazuje na zupełnie nowe strategie terapeutyczne. Zidentyfikowaliśmy nowe subpopulacje immunosupresyjnych komórek efektorowych, czyli tak zwanych komórek Tirek, wskazując na dwie populacje o bardzo określonej sygnaturze immunologicznej i również wskazując markery, które mogą być poddane terapii przeciwnowotworowej, jak również wskazaliśmy nowe markery limfocytów nieregulatorowych o fenotypie immunosupresyjnym i tutaj również widać dwa wyłaniające się bardzo silnie markery CD39 i PD1. Jest to o tyle nowe i o tyle odkrywcze, że okazało się, że nowotwory krwi nie są immunosupresyjne z powodu posiadania na swojej powierzchni PD1, co jest głównym kierunkiem w tej chwili terapii przeciwnowotworowych opierających się o checkpointy immunologiczne. W naszych badaniach wykazaliśmy, że w przypadku przynajmniej białaczek mieloidalnych takim głównym graczem jest CD39, co być może tłumaczy nieskuteczność terapii anty-PD1 i wskazuje na to, że powinniśmy również uderzać w ten drugi marker. I oczywiście w związku z tym wskazaliśmy nowe potencjalne cele immunoterapii. Drugi projekt, który również pozwolił nam wykorzystać i tak naprawdę nauczyć się tej nowej technologii, bo te dwa projekty to był taki poligon doświadczalny, kiedy my wdrażaliśmy nowe rozwiązania i ten nowy pipeline, mówiąc po angielsku, to badania związane z zespołem post-COVID, który już dzisiaj stanowi duży problem, ale wszyscy wiedzą, że zdrowotne skutki COVID mogą być bardzo poważne. I tutaj zbadaliśmy układ odpornościowy pacjentów po COVID-zie aż do pół roku po infekcji, zadając pytanie, czy ich układ odpornościowy jest zdrowy, jakie zaburzenia, jeżeli występują, to jakiego rodzaju są to zaburzenia i co możemy powiedzieć na temat tak zwanego zespołu post-COVID, który istotnie wpływa na funkcjonowanie i jakość życia, a jest bardzo dużo przesłanek, że jest to choroba systemowa, gdzie u podstaw być może jest układ odpornościowy. I wykazaliśmy zaburzenia układu odpornościowego u pacjentów post-COVID 3-6 miesięcy po ostrej lub łagodnej infekcji. Wykazaliśmy polaryzację, czyli typ zmian w kierunku wyczerpania i różne rodzaje zaburzeń równowagi immunologicznej. Wykazaliśmy konkretne markery cytotoksyczności tkankowej w post-COVID. Co bardzo ważne, określiliśmy, że zespół post-COVID dotyczy wszystkich ozdrowieńców, nie tylko tych po łagodnej infekcji SARS-CoV-2 i zidentyfikowaliśmy sygnatury immunologiczne, które są specyficzne dla post-COVID, które mogą być potencjalnymi biomarkerami, ale również predyktorami długotrwałych zaburzeń zdrowotnych i te badania dalej kontynuujemy. Czyli podsumowując to, co udało nam się wdrożyć, zaimplementować i tak naprawdę przetrenować, i tutaj jesteśmy jedynym laboratorium w Polsce, które ma taką technologię i ma taki know-how w ręku, to odpowiednia selekcja, stratyfikacja pacjentów i odpowiedni dobór materiału i dobranie próbek do tego typu badań, tworzenie wieloparametrowych paneli cytometrycznych
z wdrożeniem cytometrii spektralnej, które umożliwia wieloparametryczną analizę typu single cell, czyli na poziomie pojedynczej komórki. Wdrożyliśmy, nauczyliśmy się i wdrożyliśmy bioinformatyczną, nienadzorowaną analizę porównawczą klastrów różnicowych, które pozwalają na określanie subpopulacji, podtypów komórek na poziomie markerów białkowych. W końcu identyfikujemy specyficzne sygnatury markerów białkowych czy markerów immunologicznych, czy markerów łącząc RNA z białkami. I w końcu to jest celem, to oczywiście identyfikacja nowych mechanizmów, nowych biomarkerów, regulatorów czy nowych strategii terapeutycznej w różnych chorobach. Nasi partnerzy oprócz naszej pracy na rzecz jednostki macierzystej to usługi komercyjne i tutaj głównymi partnerami są do niedawna były jednostki naukowe i badawcze. W tej chwili mamy coraz więcej partnerów i coraz ciekawsze propozycje ze strony medycznych jednostek klinicznych i badawczych. I to są duże projekty w przeważającej wadze finansowane przez Agencję Badań Medycznych. I również coraz więcej jednostek komercyjnych rozpoczyna z nami współpracę. My mamy takie dwie długotrwałe i długofalowe, sporo mniejszych, natomiast doszliśmy do takiego momentu i jesteśmy w stanie zaoferować bardzo unikalną ekspertyzę i liczymy na poważne, ale przede wszystkim długofalowe i długotrwałe współpracę. Realizacja projektu fundacji pozwoliła nam na wkroczenie w zupełnie nowe obszary. Właśnie dzięki połączeniu analiz wieloparametrycznych, cytometrycznych, cytometrii spektralnej i tych analiz nienadzorowanych, które tak naprawdę pozwalają odkryć to, co nowe, przede wszystkim w badaniach nad heterogennością i funkcją subpopulacji komórek układu odpornościowego lub innych komórek, innych złożonych układów biologicznych. Możemy identyfikować nowe sygnatury immunologiczne, nowe zestawy markerów, receptorów komórkowych jako biomarkery, predyktory, elementy doboru odpowiedniej terapii spersonalizowanej czy nowych celów terapii w bardzo różnych chorobach. Możemy badać wpływ nowych leków i substancji na stan i aktywność komórek układu odpornościowego lub komórek innego typu. Tutaj możemy mówić o komórkach guza, o szpiku, o bardzo różnym materiale biologicznym, bo bardzo różny materiał biologiczny jesteśmy w stanie w tej chwili analizować. Główne obszary to nowotwory i terapie spersonalizowane, oczywiście immunoterapię i CAR-T, ale również badania mikrośrodowiska nowotworu. Ogromny obszar to choroby neurologiczne, które cały czas są nieodkryte. Wiadomo, że jest bardzo silne połączenie między układem odpornościowym a wieloma typami chorób neurologicznych, neurozwyrodnieniowych czy neuropsychiatrycznych, ale tak naprawdę nie wiadomo od czego zacząć. I wieloparametrowa cytometria spektralna pozwala przeanalizować wszystkie typy komórek układu odpornościowego i po prostu zobaczyć, co się dzieje, czy jeżeli chodzi o pojawianie się choroby, czy jakieś zastosowane terapie. Nowe badania nad nowymi lekami, nowymi strategiami, gdzie też nie do końca wiadomo, co się w różnych obszarach biologicznych dzieje i tutaj oczywiście cały nowo silnie rozwijający się obszar leków czy terapii związanych z RNA i w związku z tym, co się dzieje wokół nas, oczywiście COVID i post-COVID i jego wpływ na układ immunologiczny, układ choroby neuro, tak zwany neuro-post-COVID, czy stan metaboliczny. I teraz zbierając już taki, to, co rzeczywiście w ręku i co możemy Państwu zaoferować, to przede wszystkim nasz know-how. To jest zaawansowana ekspertyza i wsparcie w obszarze i planowania, i weryfikacji wieloparametrowych analiz cytometrycznych, w tym cytometrii pełnego spektrum. Tak jak mówiłam, grupa Core Facility to w dużej mierze naukowcy, którzy bardzo często borykają się po prostu z pytaniem naukowym, czy z pytaniem, z problemem, z którym przychodzi do nas potencjalny klient i tak naprawdę razem kreujemy to, co można zrobić. To wieloparametrowa analiza fenotypowa i funkcjonalna komórek układu odpornościowego, czyli wszystkie typy komórek układu odpornościowego wraz z ich aktywnością, czyli na przykład produkcją cytokin, czy na przykład cytotoksycznością tkankową. To wieloparametrowa analiza surowicy i ocena markerów czy cytokin związanych
ze stanem zapalnym, nowotworzeniem, zaburzeniami krzepnięcia, fibrynolizy i wieloma innymi, ponieważ portfolio aplikacji cytometrycznych rośnie ogromnie i również związane jest z ogromnymi możliwościami, jakie powstały wraz z wprowadzeniem cytometrii spektralnej. Wieloparametrowe analizy markerów białkowych i różnych klastrów komórek w heterogennych układach biologicznych i w końcu nienadzorowana bioinformatyczna analiza klastrów komórek, sygnatur markerów. To oczywiście tylko główne obszary, główne przykłady, tak naprawdę, tak jak mówię, pole do tworzenia tych paneli jest olbrzymie i łączenia bardzo różnych typów markerów ze sobą w jeden duży eksperyment, tak aby przeanalizować 20-30 różnych markerów jednocześnie w każdej komórce po kolei. I chciałam Państwu bardzo podziękować za uwagę i tutaj są adresy do kontaktu. I jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy Pani Profesor za prezentację. Mam takie jedno pytanie, bo poruszone zostały tutaj trzy formy, powiedzmy, współpracy. Współpraca z firmą, z partnerem zagranicznym, Aptachem, ze Szwecji, współpraca w roli podwykonawcy, na przykład z MSWiA, co widzieliśmy na slajdzie, i również realizacja prac na potrzeby wewnętrzne, na potrzeby Instytutu. Czy to jest ta złota trójka? Czy wszystkie trzy powinny być obok siebie, żeby Core Facility mogło nabierać rozpędu? Czy to jest właśnie to rozwiązanie najbardziej optymalne dla Was, dla naukowców, najbardziej Was ekscytujące? Czy któraś z tych współprac jest jakby, nie wiem, wiodącą, albo tą, która jednak jest dla Was najważniejszą? To znaczy tak, ja odpowiadając szybko, wszystkie. Wszystko jest ważne. Ja jestem wielkim ambasadorem nauki opartej o technologię. I tak jak już tutaj było wspominane wcześniej, tak naprawdę ta duża technologia w połączeniu z nauką tak naprawdę jest gwarantem sukcesu. I w naszej opinii też tak powinno być i wtedy tak naprawdę jesteśmy w stanie dokonywać odkryć, jesteśmy w stanie wprowadzać nowe leki, wprowadzać nowe terapie, kiedy jesteśmy w stanie rzeczywiście połączyć bardzo dużą ekspertyzę technologiczną, która opiera się o najnowsze odkrycia, połączyć z pracą naukową. Oczywiście usługi na rzecz Instytutu, to tutaj nie będę o tym opowiadać, bo oczywiście one są dla nas bardzo ważne i są niejako w zakresie naszych działalności takiej oczywistej. Natomiast bardzo dużą wartość mają dla nas współprace z jednostkami badawczymi. Część z nich również odbywa się na zasadach komercyjnych. Tutaj tak naprawdę ci potencjalni klienci mają dużą dowolność i często tak naprawdę to, o czym mówił profesor Dziębowski, tworzymy ten projekt na gorąco, po prostu siadamy i myślimy, jak to wszystko skonstruować. Klienci czy partnerzy przychodzący ze środowiska klinicznego, to w tej chwili bardzo rozwijająca się grupa naszych kontrahentów. I tutaj, ponieważ badania cytometryczne, ich jakby bardzo specyficzną rzeczą jest to, że to nie są czysto techniczne usługi. One wymagają ogromnego wkładu i wysiłku intelektualnego, ogromnego wkładu tego know-how naukowego w to, żeby te panele skonstruować, więc trudno to nazwać prostą usługą, tyle że dużo. To są bardzo duże przedsięwzięcia tak naprawdę i dla nas to jest ogromne pole też do rozwoju, ogromne pole do uczestniczenia w bardzo dużych i bardzo ważnych badaniach klinicznych i jest to dla nas bardzo interesujący i bardzo ważny obszar przekazywania tej ekspertyzy. I oczywiście to, o czym już dzisiaj była mowa, polski rynek firm biotechnologicznych rozwija się w tej chwili ogromnie i to jest taka nisza dla nas, do której bardzo chcielibyśmy dotrzeć. Partnerów nie mamy bardzo wielu, mówię tutaj o partnerach na taką długofalową współpracę, ale też realizacja projektu FNP pozwala nam w tej chwili wkroczyć w ten obszar i zaproponować coś, co wydaje nam się może być atrakcyjne, więc bardzo byśmy chcieli również rozbudować tę grupę partnerów, którzy pojawiają się wraz
z wkroczeniem polskich firm w obszar realnej pracy nad powstawaniem nowych leków, nad nowymi terapiami, nowymi strategiami. Także dla nas te trzy kierunki są bardzo ciekawe i równocenne. Pani profesora, czy dostrzega Pani różnicę w formule kontaktowania się, wymiany informacji, współpracując z jednostką z przemysłu, z partnerem biznesowym, a z naukowcami, co jest czymś powszednim, powszechnym, co Pani robi na co dzień? Czy należy się bać współpracy z przedsiębiorcą? Oczywiście, że tak. To znaczy jedna i druga współpraca w naszym przypadku przebiega dość sprawnie i generalnie doprowadza do sukcesu. Partner komercyjny często przychodzi z bardzo konkretnym zadaniem, to znaczy on wie, czego potrzebuje. Jest to część jakiegoś dużego planu i tu oczywiście jest duże pole do dyskusji, jeżeli chodzi o samo stworzenie eksperymentu, czy stworzenie naszego panelu cytometrycznego i wybranie dokładnie tego, co mamy badać, ale ten szkielet jest często bardziej precyzyjny. Naukowcy częściej przychodzą po prostu z problemem i to my mamy im powiedzieć i pomóc ten problem rozwiązać. I tutaj często ta część niewiadoma jest szersza w przypadku współpracy z jednostkami badawczymi. Jasne, projekty kliniczne są bardzo konkretne. Tam wiadomo, co trzeba zbadać i co trzeba przeanalizować. Trzeba zachować pewną równowagę między projektem, który właśnie jest ciekawy i daje szansę na zbaczanie czasami z głównego nurtu, a projektem firmowym, który często jest osadzony w ramach czasowych, w ramach biznesu, w harmonogramie czasowym, finansowym i nastawiony na konkretny cel. Dobrze, panie profesorze. Tak, ale ja bym tutaj nie dzieliła ich pod względem ciekawości, bo tak naprawdę te projekty kliniczne są dla nas ogromnie ciekawe, chociażby przez to, że są bardzo blisko realnego problemu klinicznego. To jest dla nas bardzo duże wyzwanie i możliwość uczestniczenia w tego typu badaniach. To jest duże wyzwanie i tak jak mówię, te nasze analizy to są wielkie przedsięwzięcia naukowe, merytoryczne i technologiczne razem. Więc nawet jeżeli konkretne pytanie, partner przychodzi z konkretnym pytaniem, które jest bardzo ustrukturyzowane, to samo przedsięwzięcie jest niezwykle ciekawe, bo to jest zwykle bardzo, bardzo duży problem kliniczny, problem związany z chorobami, z leczeniem, więc pod tym ta ciekawość tutaj oczywiście również jest. To są zwykle, nasi kontrahenci to są duże przedsięwzięcia i to są duże kontrakty, więc zawsze za tym stoi duże pytanie i duży problem badawczy. Myślę, że podsumować możemy to tak, że ta ciekawość musi być wszędzie. Czy to jest projekt z biznesu płynący, czy z nauki, no to jest wasz przecież naukowców cały motor napędowy całego przedsięwzięcia i chęci działania. Dziękuję pani profesor za tę dyskusję i za tę prezentację. I do wygłoszenia swojej części zapraszam profesora doktora habilitowanego Michała Dadleza z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, który realizował projekt pod tytułem Spektrometria mas w analizach biofarmaceutyków, ulepszone metodologie dla jakościowej, ilościowej analizy leków, metabolitów i cząsteczek diagnostycznych oraz strukturalnej charakterystyki terapeutyków białkowych. Panie profesorze, oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie i tę przyjemność niewątpliwą opowiedzenia o działalności laboratorium, które mam przyjemność poprowadzić od jego powstania, zainicjowanego pomysłem pana profesora Włodzimierza Zagórskiego na początku obecnego wieku, więc działamy już prawie ponad 20 lat. I to od początku w takiej formule właśnie, że jesteśmy otwarci na wszelkie współprace i że staramy się pomóc wszystkim grupom badawczym, które się do nas zgłoszą na zasadzie takiej właśnie częściowo współpracy naukowej, częściowo komercyjnej, no bo jesteśmy finansowani w olbrzymiej większości po prostu z opłat serwisowych, które wnoszą nasi współpracownicy. A Laboratorium Spektrometrii Mas, które powstało w Instytucie Biochemii i Biofizyki, skupia się na cząsteczkach o znaczeniu biologicznym, na zastosowaniu spektrometrii mas do tego, żeby uprawiać dziedziny zwane proteomiką i metabolomiką, rozumiane
jako spojrzenie na wielu aktorów naraz. Od paneli kilku związków, od paneli kilku białek, aż do analiz globalnych, które starają się spojrzeć na cały system biologiczny jako na całość, a przynajmniej na całą sieć zależności między wszystkimi białkami czy wszystkimi metabolitami, które funkcjonują w danym momencie w organizmie. Więc ta definicja mówi, że będziemy mieć do czynienia z wielkoskalowymi analizami białek bądź związków niskocząsteczkowych, zarówno w ujęciu jakościowym, jak i w ujęciu ilościowym albo relatywnym, czyli wtedy odpowiadamy na pytanie, czym, jak się różnią ilością badane związki, czy białka, czy metabolity, albo w ujęciu absolutnym, czyli będziemy podawać stężenia tych związków w próbkach, co jest bardzo często ważne dla oznaczeń medycznych. Wspomniałem o analizach globalnych, kiedy patrzymy na całość zestawu białek bądź metabolitów, ale też bardzo ważnym elementem działalności coraz bardziej stają się tak zwane podejścia celowane, które są oparte już na istniejącej hipotezie badawczej, to znaczy wiemy, co nas interesuje, wiemy, jaki panel, jaki zestaw białek nas interesuje, wiemy, jaki zestaw związków niskocząsteczkowych nas interesuje i w ten sposób, mając tę wiedzę, jesteśmy w stanie skonstruować odpowiedni panel, który tych pomiarów ilościowych dokonuje o wiele dokładniej i na większej liczbie próbek. Badania metabolomiczne, to trzeba od razu stwierdzić, także dotyczą analiz farmakodynamicznych czy farmakokinetycznych, które są ważne dla rozwoju leków. Dotyczą również monitorowania poziomu leków, co jest ważne dla ogólnie rzecz biorąc medycyny, ale także bardzo specyficzny sposób jesteśmy w stanie analizować metabolizm leków, co jest znowu ważne dla terapii spersonalizowanych. Spektrometria MES wydaje się bardzo prostą koncepcyjnie metodą analityczną, mianowicie spektrometry nie potrafią nic innego, jak tylko mierzyć masy cząsteczkowe związków. Ale niosą te możliwości niosą ze sobą zupełnie nieoczekiwane konsekwencje, tak jak ten region działań czy obszar działań, który tutaj jest pokazany jako strukturalna spektrometria mas, mianowicie my używając różnych metod spektrometrii mas jesteśmy w stanie dostarczyć również informacji strukturalnej, a także informacji o dynamice struktur białkowych. Często dla układów, które z wielu względów nie poddają się analizom klasycznymi metodami analizy struktury, tak zwanych systemów trudnych w analizie struktury. Tutaj, żeby pokazać działalność laboratorium trochę w liczbach, ja zdecydowałem się pokazać dwa wskaźniki, no, obejmujące także ten okres, w którym mieliśmy przyjemność korzystać z funduszy Team Tech Core Facility, mianowicie liczbę publikacji, którą współautorami są członkowie laboratorium, a także ilość usług przeliczonych na tę opłatę serwisową, którą wykonywaliśmy zarówno dla ośrodków naukowych, to jest na niebiesko, jak i dla firm, to jest zaznaczone na czerwono, widać, że bardzo silny wzrost i on oczywiście jest związany z dostępem do tych dodatkowych funduszy, który pozwolił nie tylko wykonywać usługi, ale także rozwijać metody. I wiele tych metod dzięki funduszom Fundacji na Rzecz Nauki powstało. Ja w tej krótkiej prezentacji skupię się nie na wynikach naukowych, ale na prezentacji metod i możliwości, mając nadzieję, że zainteresuje słuchaczy i przyjdą do nas ze zleceniami. I te, które zostały wsparte przez program Team Tech, tutaj są zaznaczone takimi pomarańczowymi kwadratami.
Zacznę od metabolomiki, bo to może jest trochę mniej znana dziedzina działalności analitycznej związanej ze spektrometrią mas, ale tutaj jest taki szereg metod dedykowanych do poszczególnych związków lub grup związków. Tu są wymienione tylko te, które teraz cieszą się największym powodzeniem, między innymi na przykład krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe i panel związany z cząsteczkami z tak zwanej rodziny trójetyloaminy. Za chwilę o tym powiem. Cały szereg innych procedur, które uruchomiliśmy również dzięki temu programowi TeamTech. Także można te metody stosować do najróżniejszych pomiarów ilościowych dedykowanego panelu związków, ale też można patrzeć globalnie, używając na przykład też podejścia celowanego, ale już celowanego na 630 różnych metabolitów, co umożliwia tak zwany zestaw udostępniony komercyjnie przez firmę Biokrates. Także możemy patrzeć na całą sieć zależności między metabolitami i studiować w ten sposób różne ścieżki metaboliczne. Możemy też dostosowywać metody do poszczególnych potrzeb klienta. Możemy rozwijać metody dla zupełnie nowych związków, co jest bardzo potrzebne w momencie, kiedy opracowywany jest nowy lek, bo trzeba przejść wiele analiz w toku tworzenia tego leku. No i ostatnio utworzona możliwość globalnych analiz metabolomicznych. Tutaj takie króciutkie przykłady, żeby zobrazować, jakie są możliwości na bardzo krótkich seriach akurat próbek. Tutaj jest taki przykład naszej współpracy dotyczącej badań dzieci, u których obserwuje się stan zapalny przewodu pokarmowego. No i widać z tych analiz, że cały panel kwasów krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych ulega obniżeniu u tych pacjentów. Widać, że jesteśmy w stanie rozróżnić nie tylko poszczególne typy tych kwasów, ale także ich izomery po upochodnieniu, także ta metoda jest bardzo, może być istotna, tak jak tutaj wyszczególniono, dla bardzo dużej liczby różnych działów medycyny. Podobnie jest w przypadku dłuższych łańcuchów kwasów tłuszczowych. Tutaj jest znowu przykład ustawionej metody na 14 wariantów tych cząsteczek i projekt prowadzony razem z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie dotyczącym akurat roli białka MARC2 w lipogenezie. Badane są nokauty myszy karmione bądź wysoko tłuszczową, bądź niskotłuszczową dietą i widać, jak ta dieta wpływa na poziom całego panelu związków. To jest bardzo ważna zaleta metod, które korzystają ze spektrometrii mas i paneli, dlatego że wiele związków może być oznaczane w jednym eksperymencie, co doskonale obniża koszty całej procedury. Taką naszą nową możliwością są globalne analizy metabolomiczne bądź lipidomiczne dotyczące wielu związków. Tutaj nie zakładamy, co nas interesuje, patrzymy na wszystko, co ujawnia nam się w próbkach. Taki króciutki przykład: osoby niepalące, osoby palące, 60 markerów podwyższonych w tej grupie, to też jest bardzo niewielki pilotowy eksperyment, 40 obniżonych. Zaletą tego podejścia jest to, że można wiele próbek zanalizować w dużej serii, w dużym projekcie i to się dzieje. Mamy najróżniejsze współprace i najróżniejsze możliwości wspomagania innych badań. Możemy pracować z materiałem, jeśli chodzi o metabolomikę, zresztą proteomikę też, możemy pracować z najróżniejszego typu materiałami, tak jak próbki płynne, ale też próbki pochodzące z tkanek, z organów, z różnych albo płynów ostrojowych, albo
próbek kału i tutaj znowu TeamTech pomógł w uruchomieniu takiej całej grupy zestandaryzowanych metod homogenizacji tych preparatów. Dalej mamy specjalizowane protokoły, które też są głównie ważne w medycynie, tak jak na przykład analiza stabilności mikrosomalnej, która pozwala ocenić metabolizm danego leku w wątrobie. Bardzo dużo procedur i też te wszystkie procedury są dopasowywane do potrzeb. To jest ta cecha, która też jest warta podniesienia, a mianowicie to, że dostęp polskich badaczy w Polsce do najwyższej jakości technologii jest niesłychanie istotny, dlatego że nasze doświadczenie przekazywane przez naszych klientów jest to, że te same analizy wykonywane w laboratoriach poza Polską, specjalizujących się w tych badaniach, mają tę negatywną cechę, że tam jest bardzo trudno o długotrwały kontakt z zespołem i ustalanie wszystkich szczegółów eksperymentu. To u nas jest zawsze bardzo istotna cecha współpracy, że tego czasu dla klientów mamy zawsze dużo. No, takie jest nasze doświadczenie, także uważam, że laboratoria środowiskowe i osadzenie ich w polskim systemie nauki jest niesłychanie istotne. Teraz przechodząc jeszcze do kilku przykładów z proteomiki, to jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, że ta zwiększona ilość analiz i zwiększony wpływ pieniędzy pozwolił nam na po prostu zaopatrzenie się w nowy sprzęt z pożyczki. My tę pożyczkę teraz spłacamy. Także również dzięki zaangażowaniu funduszy z TeamTech byliśmy w stanie przejść pewną masę krytyczną funduszy, których z zewnątrz jest mało, byliśmy w stanie zaopatrzyć się w najnowszej generacji sprzęt, co znowu nam daje możliwość konkurowania z innymi zespołami i to zostało wdrożone bardzo sprawnie. Mamy bardzo dużo analiz od marca 2021 roku. Naprawdę jesteśmy w stanie, mając ten sprzęt, wykonać najbardziej wyrafinowane eksperymenty proteomiczne z bardzo dobrym skutkiem i to robimy. No nie wchodząc bardzo w szczegóły, bo nie ma na to czasu, ale chciałem przedstawić też metody proteomiczne, które zostały wsparte przez program TeamTech. Tutaj jest taka nowa klasa sposobu zbierania danych w spektrometrii mas. Ten stary sposób jest po lewej i on się cechował tym, że traciliśmy wiele informacji, dlatego że musieliśmy wybierać tylko niektóre sygnały peptydowe do sekwencjonowania i te, których nie wybraliśmy, czy też nie wybrał ich spektrometr, po prostu znikały z naszego pola widzenia. Teraz są nowe metody, które też opracowaliśmy dzięki wsparciu programu Core Facility, które pozwalają trochę tę wadę znieść, a mianowicie to są te metody Data Independent Acquisition, a także całe spektrum metod celowanych, tutaj nazwanych MRM, PRM, w którym wybieramy sobie zespół białek czy metabolitów, które nas interesują i śledzimy tylko i wyłącznie poziomy tych związków, ale za to w dokładniejszy i szybszy sposób. Także TeamTech Core Facility przyłożył się nie tylko do rozwoju tych nowych metod, ale też do wyszlifowania poziomu tego starego sposobu zbierania danych, cały czas jednak głównego dla nas, a mianowicie w takiej procedurze, która zakłada izotopowe znakowanie związków przed analizą, pozwalające na zanalizowanie całej serii próbek w jednym przebiegu. Tak jak przedtem mówiłem o analizowaniu wielu związków w jednym przebiegu, tak tutaj analizujemy materiał z wielu próbek. W ostatniej realizacji to jest 18 próbek w jednym przebiegu, co znowu bardzo obniża koszty analizy i powiększa nasze możliwości robienia rzeczywiście dużych serii próbek, co jest niezbędne w medycynie. To jest taki jeden tylko przykład, jak udało nam się w takiej bardzo celowanej analizie, bo tutaj interesują nas tylko dwa białka, więc wybieramy peptydy tylko z tych dwóch białek i śledzimy ich sygnał.
No i ponieważ seria próbek ma być bardzo duża, to zależało nam na tym, żeby skrócić czas analizy. I tutaj skróciliśmy go z 40 kilku minut do 4 minut. I w ciągu 4 minut jesteśmy w stanie w bardzo specyficzny sposób wyłowić sygnał tylko i wyłącznie pochodzący od dwóch białek w bardzo złożonej mieszaninie, no bo tutaj mamy do czynienia z układem biologicznym, który jest niesłychanie złożony białkowo i możemy zmierzyć jego bezwzględne stężenie, dodając standard wewnętrzny, który jest wersją izotopową badanego czy poszukiwanego peptydu, porównując standard wewnętrzny o znanym stężeniu z wielkością sygnału do anality, jesteśmy w stanie określić bezwzględne stężenie danego związku w danej próbce. A tutaj już na koniec, to jest taka wisienka na torcie, czyli tak zwana strukturalna spektrometria mas. I wydawałoby się, że to jest trudne do połączenia, mierzenie mas cząsteczek i badanie struktur białkowych. Ale jedną z metod, która to pozwala, jest śledzenie tak zwanej wymiany proton-deuter. Protony w białku wymieniają się z protonami wody. Jeżeli zastąpimy wodę wodą ciężką, czyli D2O, to te protony zostaną zastąpione deuterami, ale zostaną zastąpione deuterami w zależności od tego, czy są w dynamicznych, rozwijających się i zwijających regionach struktury, czy też są w regionach, które są stabilne. Jeżeli są w regionach, które są stabilne, będą się wymieniać wolniej. I tutaj jest to kolorystycznie zaznaczone. Te regiony, które są czarne w tych dwóch wariantach białka, wymieniają się bardzo wolno, a te, które są zaznaczone żółto, wymieniają się bardzo szybko. I w zasadzie trudno powiedzieć, że tam jest jakaś struktura. Struktura jest bardzo krótkoczasowa w każdym razie w tych białkach. A tutaj jest taki ciekawy przykład dwóch wariantów białka fundamentalnego dla biologii, bo to jest powszechny w biologii czynnik elongacji translacji 1. I on ma dwa warianty i od dawna zastanawiano się, dlaczego są takie duże różnice funkcjonalne, czy też w badaniach biofizycznych, fizykochemicznych między tymi białkami, a ta metoda od razu pokazuje, że tu po prostu wariant A1 ma dużo większą dynamikę, bo znikają te wszystkie regiony, które tu są zaznaczone na czerwono, które mają te, stworzą tak zwany rdzeń białka, tutaj go w zasadzie nie ma. To tak tylko zobrazować. Ale to podejście, które też nam pomógł program TeamTech Core Fossil do tego, żeby produkować oprogramowanie do analizy danych, ma także aspekt aplikacyjny, dlatego że świetnie się nadaje do charakterystyki przeciwciał terapeutycznych. I my mamy ustawione metody, jesteśmy w stanie bardzo różne aspekty tych produktów medycznych analizować, łącznie z jego strukturą. Ja już znacznie przekroczyłem czas, bardzo przepraszam. Jeszcze tylko ostatni slajd z zespołem i to jest największa wartość laboratorium i możliwość utrzymania przy życiu laboratoriów środowiskowych. To jest nie tylko zgromadzenie aparatury w jednym miejscu, ale też zespołu o unikalnych kwalifikacjach, który nie powinien on zależeć od aktualnego. Znaczy bezpieczeństwo tego zespołu nie powinno zależeć od aktualnego przypływu bądź odpływu klientów, ale powinien mieć jakieś miejsce w polskim systemie nauki. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie profesorze. Potwierdza pan, jak każdy z dzisiejszych prelegentów, że TeamTech Core Facility to ludzie i tu jest największa wartość całego programu. Jedno szybkie pytanie, bo faktycznie już jesteśmy troszkę po czasie. Zlecenia rutynowe versus te innowacyjne z firm. Jak często dajecie się zaskoczyć? Albo jak często zlecenia, które do was pływają z przemysłu, są przynajmniej na pozór, na początku, poza waszymi możliwościami, zmuszają was do jeszcze większego postępu w dziedzinie, którą świetnie opanowaliście? No są wszystkie warianty, są trenowane, tak? Od pytań niemożliwych do pytań trywialnych i ze wszystkim pośrodku. No są oczywiście rozwijające
takie życzenia, na które my z początku mówimy, nie, to będzie bardzo trudne, ale potem jednak je robimy. Tutaj był taki projekt, który teraz właśnie skończyliśmy, który polegał na wyłowieniu peptydów pochodzących z insuliny, pochodzących z różnych ścieżek proteolizy insuliny. I to nam się wydawało bardzo trudne z początku, ale jednak udało nam się to zrobić i wykonaliśmy bardzo potężną serię eksperymentów dla naszego współpracownika naukowego. Także wszelkie możliwe pytania, jakie są nam zadawane, to my się staramy odpowiedzieć pozytywnie. Jeżeli tylko jest to w ramach naszych możliwości, to staramy się to zrobić. A jak często przy takich zleceniach, przy takiej współpracy jesteście zdani sami na siebie, a jak jednak często możecie wymieniać swoje myśli, pomysły z jednostką zlecającą? Czy po drugiej stronie jest też partner do dyskusji, do opracowania metody? Czy to jest na koniec najróżniejsze, ale myślę, że proces edukacyjny dotyczący możliwości spektrymetrii trwa cały czas. I to nie jest stara dziedzina, to jest nowa dziedzina i te możliwości cały czas się rozwijają, ale uczymy się i my, i nasi klienci też się uczą. Ja tu wymieniłem kilka firm, które korzystają z tych nawet najbardziej wyrafinowanych analiz spektrometrii mas czy proteomiki i my widzimy, jak ten proces edukacyjny postępuje, ale to jest bardzo zróżnicowane. Dziękuję. Dobrze, szanowni państwo, bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze przygotowanie prezentacji. Życzę państwu dalszych sukcesów na styku nauki i biznesu, a naszym słuchaczom dziękuję za wytrwałość, za to, że byliście dzisiaj z nami. Przypominam, że webinar jest nagrany, jest dostępny na naszych kanałach na YouTubie, na Facebooku, więc jeżeli czujecie podskórnie, że są potencjalni odbiorcy naszej dzisiejszej dyskusji, osoby, które mogą być zainteresowani, to śmiało przekazujcie proszę informacje o webinarze i zachęcam do kontaktu z naszymi beneficjentami i z ich usługami. Dziękuję za dzisiaj bardzo. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy.